skąd się wzięła rewolucja, kto ją wywołał, jaki cel miała. Polacy wygrali wojnę z bolszewikami najpierw na gruncie ideologicznym. Że my po prostu tej ideologii, która szła, skąd ona się wzięła, kto ją stworzył i co ona niosła za sobą. I dlaczego była niebezpieczna? Dlaczego Żydom pasowała ta ideologia? Dlaczego oni się włączali? No bo to była pewna forma globalizmu. Bitwa warszawska jest rzeczywiście uważana za jedną z takich bardzo przełomowych bitew. Ona jest wymieniana jednym tchem z, powiedzmy, bitwą pod Wiedniem Sobieskiego, czy z bitwą nad rzeką Jarmuk, kiedy był początek podbojów kalifatu. Jest to po prostu bitwa, która ma znaczenie tak zwane przełomowe, jeśli chodzi o pewnego rodzaju zmiany cywilizacyjne. I jest to o tyle ciekawe, że armia polska, która była armią właściwie dopiero świeżo sformowaną państwa, które było w trakcie odzyskiwania niepodległości, odniosła zwycięstwo nad numerycznie o wiele silniejszą armią czerwoną. I tutaj mogę podać kilka liczb. W tym okresie armia czerwona miała około 1 000 000 żołnierzy na froncie. Liczbę żołnierzy polskich podaje się na 360 tysięcy plus około 700 tysięcy rezerw. Natomiast rezerwy Armii Czerwonej są szacowane na ponad 2 miliony. Niektórzy nawet podają jeszcze wyższe liczby. Dowódcą Armii Czerwonej generalnym był Kamieniew. Natomiast najbardziej ważną postacią był Leib Bronstein, który bardziej znany jest jako Lew Trocki. On uchodzi też za, można powiedzieć, organizatora Armii Czerwonej. On też stworzył w Armii Czerwonej tak zwanych oficerów politycznych, komisarzy politycznych, którzy byli przy każdej jednostce, którzy dbali o właściwą ideologizację tej armii. I teraz o samej bitwie warszawskiej, Polacy odnieśli rzeczywiście tutaj, pomimo numerycznej przewagi oddziałów bolszewickich, zwycięstwo, które zakończyło się odrzuceniem tej armii na linię, praktycznie rzecz biorąc, prawie wyjściowe z 1919 roku. I rzeczą jasną jest, że tak niesłychane zwycięstwo należałoby w właściwy sposób uczcić. Mamy rok 2020, zbliża się 100. rocznica tej wielkiej bitwy. Będziemy to obchodzić za 8 miesięcy, mniej więcej 15 sierpnia. I od wielu lat przewija się przez polskie media temat łuku triumfalnego. Jednym z inicjatorów był bardzo lubiany i ceniony publicysta i satyryk Jan Pietrzak. I o dziwo ma on ogromne trudności, żeby jego projekt został zrealizowany. Ponieważ milowymi krokami zbliża się rocznica tej bitwy, próbuje się na chybcika jakąś taką, powiedzmy, zastępczą konstrukcję wybudować na rozdrożu, o ile mnie nie myli te ostatnie informacje, które docierają. Natomiast takiej wyraźnej chęci do postawienia takiego imponującego łuku triumfalnego, powiedzmy, na wzór tego, który jest chyba w Europie najbardziej znany, który jest w Paryżu, nie widać. Pytanie, dlaczego? Co się za tym kryje? Zetknąłem się z ciekawą sugestią, że może być to związane z tak zwaną pedagogiką wstydu. Jest to pojęcie wprowadzone do obiegu przez tak zwaną szkołę frankfurcką. Przypominam, szkoła frankfurcka powstała jeszcze w latach 20. przed wojną, kontynuowana po wojnie przez grupę socjologów i filozofów działających na terenie Niemiec, takich jak Adorno, Horkheimer, Marcuse. Później dołączył do tego Habermas. I jednym z centralnych elementów, które udało się tej szkole frankfurckiej
wyprodukować i wprowadzić do obiegu jest właśnie wspomniana już pedagogika wstydu. I jest to, zostało to zaimplementowane w bardzo skuteczny sposób właśnie w Europie. Na czym to polega? Otóż polega to na permanentnym wzbudzaniu winy, uczucia winy u narodów europejskich. Po prostu my, Europejczycy, nie mamy prawa być z czegokolwiek dumni. Mamy się wstydzić za winy popełnione i niepopełnione. I dotyczy to właśnie tutaj widać na przykładzie Łuku Triumfalnego i tych kłód, które są rzucane pod nogi inicjatorom tego przedsięwzięcia, że to jest to samo. Dlaczego nie może być zbudowany Łuk Triumfalny? Ano właśnie dlatego, żebyśmy my Polacy, broń Boże, nie cieszyli się swoim zwycięstwem, żebyśmy nie mogli podkreślać swojej wyjątkowości, przynajmniej w tym zakresie, żebyśmy nie mogli podkreślać swojego patriotyzmu i podkreślać, że walczyliśmy w obronie czegoś takiego jak ojczyzna, dlatego że pojęcie ojczyzny szkoła frankfurcka starała się w sposób dosyć skuteczny wyeliminować. Nawiązując do tego, co już powiedziałem o szkole frankfurckiej, której początki są lata 20, bodajże 24 rok na Uniwersytecie we Frankfurcie i tam dalsza kontynuacja w Stanach w latach 30. i po powrocie tej grupy do Niemiec od okresu powojennego, warto zwrócić uwagę na podłoże funkcjonowania tej szkoły i tego implementowanego przez nią globalnego poczucia winy. Otóż jest to szkoła frankfurcka ma podłoże marksistowskie, czyli widzimy bardzo silne powiązanie tej ideologii z właśnie wcześniejszą, nieco prymitywniejszą formą marksizmu, jaką był bolszewizm. O ile szkoła frankfurcka posługiwała się już, można powiedzieć, bardzo zmodyfikowanym pojęciem marksizmu, który nazywany jest nieraz neomarksizmem czy tak zwanym marksizmem kulturowym, o tyle bolszewicy byli tymi takimi, można powiedzieć, topornymi, pierwotnymi marksistami. I ta grupa bolszewicka właściwie mogłaby być też określona jako swoisty prekursor w jakimś sensie globalizmu, dlatego że powiązania ze współczesnymi globalistami są ewidentne. Rewolucja bolszewicka była finansowana przez ośrodki globalistyczne ze wschodniego wybrzeża. Pieniądze płynęły z Nowego Jorku i w roku 1919 raczkująca władza bolszewicka w Rosji radzieckiej uzyskała kredyt w wysokości 50 milionów dolarów. To była na w przeliczeniu na obecne sumy kwota, która idzie już, można powiedzieć, w miliardy obecnych dolarów, która bardzo pomogła w umacnianiu właśnie władzy tej bolszewickiej. I my kojarzymy sobie zawsze bolszewików jako właśnie tych takich topornych, powiedzmy, prymitywnych marksistów. Być może odnosi się to do tych zideologizowanych tłumów, które były gonione na front, ludzi, którzy byli, powiedzmy, odpowiednio motywowani poprzez określonego rodzaju propagandę. Natomiast sama rewolucja jako taka na pewno ma swoje powiązania z tym, co obecnie określamy jako globalizm. Popełniamy błąd, kojarząc globalizm tylko i wyłącznie z tak zwanym wielkim kapitałem. Rewolucja marksistowska przeprowadzona w Rosji jak najbardziej wpisuje się w ten schemat. Ona stworzyła jak gdyby swoistą taką, można powiedzieć, była jak kto woli, albo kowadłem, albo młotem właśnie globalizmu. Anthony Sutton zwraca uwagę na to, że środowiska globalistyczne, używamy tej umownej, tego umownego określenia, posługiwały się heglowską triadą, czyli z powstania dwóch przeciwieństw powstaje nowa jakość. Heglowska triada to jest teza, antyteza i synteza. I tutaj mieliśmy tezą, był kapitalizm, antytezą był właśnie bolszewizm. Ze starcia się tych dwóch
tych dwóch nurtów miała wytworzyć się nowa jakość. Warto zwrócić uwagę na to, że tutaj było również starcie dwóch ideologii, właśnie tej świeżo powstałej, raczkującej ideologii marksistowskiej z ideologią, można powiedzieć, polską, która bazowała na tak zwanych utrwalonych przez, można już powiedzieć, w sumie ponad tysiąclecia kulturą polską, która bazowała na cywilizacji określanej jako cywilizacja łacińska. I być może również i z tego względu jest to tak niemile widziane, ten triumf starej cywilizacji, czyli Polaków jako przedstawicieli cywilizacji łacińskiej, właśnie nad tą nową ideologią, która miała być jak gdyby jednym z filarów przyszłego globalizmu. Teraz widzimy, obserwujemy, że to się wszystko zlewa rzeczywiście w jedną całość, bez powodu Zbigniew Brzeziński w latach 70. i to o dziwo w 73 roku powstała Komisja Trójstronna i krótko potem pojawiła się w obiegu teoria tak zwanej konwergencji właśnie Brzezińskiego. Teoria konwergencji mówi o dopasowywaniu się obu systemów, czyli tego systemu umownie, nazwijmy go kapitalistycznego, i systemu socjalistycznego w całość. Czyli widzimy tutaj jakiś pewien ideologiczny plan. I to warto byłoby podkreślić. I być może nawiązuje znowu do tej niechęci budowania łuku triumfalnego. Łuk triumfalny w jakiś bardzo taki elegancki sposób, wręcz może byłoby wskazane, żeby był wręcz bombastyczny, wskazywałby właśnie na ten triumf cywilizacji, która jest skazana na pożarcie nad tą nową, która ma zapanować. I stąd prawdopodobnie ta wielka niechęć do realizacji tego projektu. Mówiliśmy o łuku triumfalnym. Mówiłem o tym, że łuku triumfalnego nie chce się postawić w związku z tą pedagogiką wstydu, która jest lansowana. Mówiłem o projekcie globalistycznym, używałem słowa globaliści i na przykład ten ambasador Baliński twierdzi, że w Stanach Zjednoczonych nie mówi się w ogóle Żyd, tylko się mówi globalista. I wszyscy Amerykanie wiedzą, o kogo chodzi. Bo Żydzi byli internowani. Tak. Jako jedyna nacja ze wszystkich właśnie w Bitwie Warszawskiej. Mm-hmm. Soskowski chyba. Generał ich internował. Kazimierz Soskowski, tak. No, ja nie pamiętam tego epizodu, ale słyszałem. Uważał ich za wrogi element i w związku z tym lepiej było ich internować na okres Bitwy Warszawskiej, żeby nie kolaborowali z bolszewikami. Co Armia Czerwona niosła za sobą, cywilizacyjnie i ideologicznie? Armia Czerwona w takim powszechnym historycznym przekazie twierdzi się, że to miała być właśnie ten potężny taran, który miał przeprowadzić, przenieść właśnie rewolucję do krajów zachodnich, z tym, że osobiście nie sądzę, aby to było dla tych, którzy tym wszystkim sterowali, aż tak bardzo ważne. I nie sądzę, aby powiedzmy klęska Armii Czerwonej rzeczywiście tutaj miała aż tak wielkie znaczenie. Ci, którzy, jak to się mówi, ta nadrzędna siła, która sterowała rewolucją, wcale aż tak bardzo jej na tym nie zależało. Zresztą późniejszy okres wskazuje wiele na to, że tak właśnie, że to miało miejsce. To była próba. Jeśli rzeczywiście uda się ponieść żagiew rewolucji na zachód, to dobrze, a jeśli nie, to też nie szkodzi. Ważne, żeby w ogóle doszło do potężnego zamieszania. Moim zdaniem wywołanie ogromnego zamieszania było głównym celem. Natomiast samo definitywne zwycięstwo rewolucji moim zdaniem już nie jest aż tak istotne. I tu, jeśli można, powołam się na rozmowę, którą przeprowadził Dmowski w Wersalu z Rothschildem, gdzie Rothschild powiedział Dmowskiemu: wie pan, może ja niekoniecznie podzielam poglądy pana Trockiego, ale w ostatecznym rozrachunku będę stał raczej po jego stronie. I warto by się zastanowić, dlaczego.
z 950 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, która brała udział w bezpośrednich walkach na froncie polsko-bolszewickim, to Żydów była garstka. To był motłoch rosyjski pchany przez garstkę Żydów. Ich tam było ze 140 w tych całych zarządach. Przecież to nie Żydzi strzelali do Polaków, tylko Rosjanie głównie. Rosjanie plus tam jakieś hordy. Jednak nasza klasa robotnicza i nasze chłopstwo nie poszło z bolszewikami. Z jakiegoś powodu. No nie poszło dlatego, bo u nas nie było tej hydry żydowskiej, która by odpowiednio tym posterowała. Dlatego, że przecież Róża Luksemburg wyjechała do Niemiec, Felix Kohn był w Rosji, u nas tej jaczejki żydowskiej nie było. Byli tam ci socjaliści od Piłsudskiego, którzy tam może trochę zezowali w kierunku, ale nie tak otwarcie. Miałeś silne ruchy chłopskie, także nie było tej bazy, żeby tych chłopów i robotników tak poszczuć i nimi tak pokierować. To tylko dlatego. Tylko dlatego. No, propaganda Radia Moskwa i te inne też szły ostro tutaj, że ale to wyzwolą, nie, to, chłopi to, będą wyzwoleni, to, dostaną ziemię, to, dostaną ten... Tak, oczywiście. Pierwsza rzecz, którą zrobiono przecież to, jak po zajęciu Białegostoku, ten REWKOM, czyli Rewolucyjny Komitet Białymstoku z Konem Marchlewskim i to wszystko zgoda. Ale to nie miało takiego podłoża. Nie udało się po prostu tutaj w Polsce zaszczepić tej nienawiści klasowej. Okazuje się, że pragnienie bycia u siebie, czyli pragnienie bycia niepodległym, jak gdyby przysłoniło nienawiść klasową. I dlatego tego nie było tu. No i nie miałeś tej takiej rozbudowanej jaczejki żydowskiej. Żydostwo nie było tutaj tak zorganizowane jak na terenie Rosji, gdzie oni już byli wytrenowani w pierwszej rewolucji. Przecież zwróć uwagę, że rewolucja pierwsza 905-907 to w 1906 roku też miałeś tutaj rozruby w Polsce, tak? Zamachy bombowe i tak dalej, okrzeja, te wszystkie rzeczy. Ale miało to zupełnie inny charakter w Polsce. Rola cywilizacji naszej, właśnie tak. Tej kultury, o której wspomniałeś, łacińskiej i tak, tak dalej, przeciwko kulturze, trzeba było wspomnieć, turańsko-żydowskiej, o tym nie de facto talmudycznej, tak? Ale, nie, ale ja muszę sobie to ułożyć, bo... Turańsko-żydowski. Ten turanizm jest drugorzędny. To jest zdecydowanie talmudyczne. To ma charakter talmudyczny. No to żydowski, zwanki cywilizacja żydowska. Bezwzględnie to ma charakter talmudyczny, dlatego że w Talmudzie masz coś takiego jak narzucenie, zepchnięcie innych do roli niewolników. Czyli jak gdyby ten podział na nadludzi, czyli tymi nadludźmi są tylko Żydzi i reszta masa to są podludzie. I w gruncie rzeczy ta konstrukcja jest talmudyczna, dlatego że w cywilizacji turańskiej nie masz aż takiego rozdziału między wojownikami a hanami. Dlatego, że tam bardzo często dochodziło do zamachów i zwykli wojownicy zostawali hanami, czy tam tymi, no, jakimiś tam wodzami ord i tam był ciągły kocioł. Także tam oni mieli więcej elementów, mieli elementy demokratyczne u siebie w cywilizacji turańskiej. A w cywilizacji talmudycznej tego w ogóle nie ma. Tam masz tylko tych lewitów, kapłanów, którzy są jedynymi, którzy wiedzą, gdzie prowadzi droga i tak samo funkcjonuje marksizm. Jak nie ma odchyłu od linii w ogóle, jest dogmatyka i koniec. I to funkcjonuje. Na bazie tej ideologii bolszewickiej oni chcieli panować nad światem, tak naprawdę. Ta jedna grupa. Bo druga grupa miała otwartą drugą furtkę. I w efekcie jak gdyby były dwa filary. Zwróć uwagę, że później masz koegzystencję dwóch systemów, czyli system żydostwa wschodnioamerykańskiego ze wschodniego wybrzeża i system żydostwa radzieckiego. I nawet mamy jakiś tam pozorny konflikt. No, tam jeszcze były pewnie inne, zimna wojna i tak dalej. Ta grupa miała taki cel, inna grupa Żydów miała znowu inny cel, bo u Żydów też nie ma jednomyślności. Wszystkie grupy mają jeden cel, panowanie nad światem. Natomiast rozdźwięk jest, jaką metodą my to osiągniemy. To tylko ta różnica.